Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasior i witam was serdecznie na plaży w Raście. Mamy naszą piękną czaszkę, pochodnie i dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego odcineczka. Gramy sobie na serwerze oficjalnym, nigdy na takim serwerze za bardzo nie grałem. Nie mam nawet wykonanych tych zadań, osiągnięć ze Steama, więc chciałbym to nadrobić. A to dlatego, że gramy na serwerze solo i w końcu jest opcja, żeby zagrać sobie na oficjalu, bo tak na z wszystkich zergów i tak dalej to no nie było szans, żeby w ogóle tam coś zrobić. Tak więc jesteśmy na Rastafidzie, tak? Sprawdźmy. Rastafid.com, EU solo na ten moment jest 120. Są 122 osoby na 200. Są 3 dni po wipe, prawie 4. Więc średnio mam tutaj jakieś szanse zacząć, ale zobacz ile jest sklepów na mapie, więc będzie dosyć prosto, jeżeli dobiegniemy do posterunku. Nie wiem, czemu to się posterunek nazywa. I sobie pokupujemy jakieś przedmioty. Wydaje mi się, że jeszcze jeden wipe będzie, zanim nadejdzie force wipe. Więc kolejnego wipe'a zagramy sobie już z blueprintami, jeżeli w ogóle uda mi się tutaj jakoś przeżyć. Planuję, żeby te odcinki teraz już były nie takie pocięte. Ciach. Tylko, żebym tutaj troszkę więcej do was mówił. Zauważyliście, że odcinki są montowane przez AI i strasznie jest to troszkę nieprzyjemne? Strasznie troszkę, bardzo, bardzo logiczne zdanie. No, tak więc, moi kochani, będziemy sobie tutaj grać. Spróbuję chociaż zbudować zwykłą drewnianą chatkę i to będzie już sukces. Naprawdę jest od zajebania ludzi i ciężko cokolwiek zrobić. Jest to mapa chyba 3,5 tysiąca, z tego co kojarzę. Więc dzieje się tutaj naprawdę, przy tylu osobach. Dobra, bez zbędnego pierdolenia zacznijmy rozgrywkę. Zobaczcie, nie mam tu żadnych receptur, więc będzie ciężko. Lecimy. Zwracaliście też uwagę, że za bardzo troszkę podbijam bas w swoich nagraniach, a raczej przy montażu. Kurwa, nie strasz mnie. Hello? No tak więc... Kurwa, świniaki. Tak więc zmniejszam to, bo u mnie na słuchawkach brzmi to dobrze, to jest problem. U mnie na słuchawkach, jak to montuję, brzmi bardzo dobrze, a potem oglądam to u siebie też na YouTubie, na komputerze i też jest dobrze. A dopiero jak wrzuciłem ten filmik i obejrzałem, znaczy kilka filmików, obejrzałem u siebie na telefonie, to faktycznie no średnio się tego słucha. Więc straszna różnica jest pomiędzy telefonem a komputerem. Powinienem to montować z odsłuchem na telefonie. Dobra, znajdźmy coś i spróbujmy dostać się na tą palcówkę. Już raz próbowałem wam nagrać odcinek z tego serwera. W sumie grałem nawet z godziny, ale nic nie udało mi się osiągnąć, więc mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Chciałem się zbudować właśnie przy posterunku. Posterunek, a nie placówka. Przepraszam, pomyłka. Tylko miałem po 30 FPS-ów, więc zdenerwowało mnie to bardzo. Poirytowało mnie, a wręcz wkurwiło i stwierdziłem, że zreinstaluję system, bo już dawno nie reinstalowałem. Zreinstalowałem system, wymieniłem sobie pastę termoprzewodzącą pod procesorem, ręcznie, bożem serwisan, więc jak ktoś potrzebuje jakiegoś kompa odprawić, złożyć czy coś, to zapraszam serdecznie na Discorda, chętnie pomogę. Ale wracając, FPS-y no skoczyły do ponad 100, więc jest dobrze. Przypominam, że gram na ustawieniach maksymalnych. Wszystko na maksa, żeby dobrze wam się oglądało. Żeby był klimacik, żeby były cienie. I dlatego jestem chujowy w PvP. Mam wymówkę. Ha! No ale dobra, już prawie jesteśmy. Patrzcie, jak szybko minął czas przy tak wspaniałym człowieku jak ja. Dobra, bez pierdolenia idziemy. Dobra, jest tu od zajebania baz dookoła. Samochody, różne ludzie i tak dalej. I FPS-y wzrosły, ale przy tym posterunku i tak to jest jakieś chore. 66 klatek, 69 skacze trochę. No ja widzę bardzo duże lagi, ale to przez to, że nagrywam pewnie. Spadki do 58 nawet są. Masakra. No ale to jest największy serwer oficjalny solo, więc co tu się dziwić. Wezmę sobie od tego pijaka misję. Pójdziemy po flachę. Zaniesiemy mu flachę i da nam siekierę metalową. Dzień dobry, czy jest tu jakaś flaszka? Halo, halo. A, gdzie to jest tu? O, dziękuję. Wódeczka ruska, najlepsza.
Ktoś tu konika ukrył, zobaczcie. Sprawdźmy jego status. Energia 41. 41. I jesteś teraz mówi, przyjacielu. Chodź do piwnicy, tam są małe kotki, pokażę ci. O, on go schował tam, a my go schowamy tutaj. Zawsze starałem się nagrywać raz to z klimatem. Robić taki, wiecie, klimacik tutaj. Mówić tak troszkę ciszej. Smutniej. Ale chyba wy tego nie lubicie. Znaczy niektórzy to doceniali, ale... Spróbuję być bardziej energiczny na tych odcinkach. I dajcie znać, czy to... Czy to jest lepsze po prostu? O! No i tak się zgarnia przedmioty, moi kochani, dziękuję. Fajny start. Dawaj siekierę. A ty, przyjacielu, daj mi jeszcze jedną misję. Chciałbym zebrać dla ciebie drewno. 2000 drewna. I sobie... dasz nam za to kuszę. Let's go, ale fajny start, co? Dzięki ci, przyjacielu. Ompa lompa. Szkoda, że jeszcze nie da się ciebie zlutować. Co ten ziomek robi? Dude, are you okay? Everything okay? In your mind, dude? Hello? Emergency, emergency! Something horrible here? Help! 911? Or something? Okay. Hey, dude. Hey, bro. There is a... come here and look at this. What the fuck is going on with this disco boy? He's of a car. It's a worker from this town. He repair this town or something? Yes. Oh, okay. Yes, it's work. Good luck, mister. You make good work. Bye. Ten się chyba zastanawia, czy podjąć się tego wyzwania i wejść na tą jebutnie wielką skałę. Jeszcze tu kulę taką trzeba mu dorobić. Będzie jak Syzyf. Okej, przejrzałem wszystkie sklepy i niestety nigdzie nie ma nic ciekawego za skrapa. Tak więc mamy 140 skrapa. Nie wiem za bardzo, co z nim zrobić. Wiem, co z nim zrobić, dobra. Nie było tematu. Dzień dobry! Je, kurwa, 10 mi zabrakło. Fuck. Dobra, próbuję zebrać trochę drewna, mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zajebie. Ile mam zebrać? 2000, mam 1000 dolarzy. Tam zebrałem na granicy jedno drzewko. Jeszcze ze dwa trzeba zebrać, pewnie to i jeszcze jedno pewnie. To domyślam. Dobra, mamy to, wracamy po kuszę. Będę czuł się trochę bezpieczniej. Zrobimy sobie zbroję drewnianą jeszcze. I może... Nie, to tyle w sumie. O, cholipka, zaczyna mi jedzenia brakować, nie zauważyłem tego kompletnie. Uleczymy się bandażami. Chyba. Tak, to jest dobra opcja. Dawaj, kuszę, pijaku. Nic więcej, nie chcę od ciebie żadnych misji. I spadamy stąd, nie będę tutaj siedział. Chciałbym jeszcze to 10 skrapa zebrać i sobie kupić wiertarę. I wtedy stąd uciekniemy, nie wiem, gdzieś w jakieś inne miejsce, bo tu są za duże laki. Naprawdę. Gdzieś w dół mapy. Jest mój konik jeszcze, dobra. Wsiadamy na konia, mam 3. Kurde głodu. Trzeba się pośpieszyć. Ja pierniczę, ile tu jest bas, to jest jakieś chore. Próbujemy sobie ubić tego świniaczka, zebrać go siekierą i szybko zjeść. O cholera wilk. Gdzie on jest? Chyba zjada. O cholera, biegnie. Siekierą go. Dawaj. Prawie umarłem. Ale żyje. Nic się nie stało. Jesteśmy cali. Dobra, wiecie co? Ja to zjem chyba surowe. O, to można surowe jeść. Wieprzowinkę. Ojojoj. Jedną tylko i robimy bandaże. O, kilof. Ja pierdzielę, ale farcik. Aha. Dobra, żeby tak się farciło dalej, to będzie dobrze. No cholera, zieloną skrzynkę tu zauważyłem i stwierdziłem. Zatrzymam się, czemu nie? Bierzmy szybko kapturek. Dobra, spadamy stąd. Wow, ale dostałem kurwa zawału, no. Aż bym podskoczył na krześle. Niczym trampolinka. Co to są kuźwa za bazy tutaj?
Ludzie są crazy. Naprawdę. Naprawdę crazy. Tu jest dużo skałek. Niedaleko jest kosmo, jesteśmy w takim miejscu. O, tutaj. I tu chyba nie jest zimno jeszcze, czy już jest? Cholera, nie wiem, chyba już jest. Czy na śniegu dopiero, czy na tym już też? Nie mam zielonego pojęcia, ale spróbujmy się to zbudować gdzieś w okolicy. Dobra, ukryłem sobie tutaj w staszach moje przedmioty. No i muszę iść po drewno, bo nie mam nawet jak zbudować pierwszego fundamentu. Let's go! Dobre jest to zbieranie w nocy drzewa teraz, bo teraz przynajmniej coś widzimy. Zrobili taką poświatę od tam ostatniego update'u chyba. No i możemy sobie zbierać tak przedmioty z ziemi. O cholera, ktoś tu idzie. Na 100% ktoś tu szedł. Skradał się do mnie. Szpierdalamy. Nawet strzelę tam, żeby go odstraszyć. Dobre pytanie. Dlaczego ta skałka i inne nie mają tych gwiazdek? W ogóle nie da się... Nie ma tych znaczniczków takich, żeby szybciej zbierać skałę. O co chodzi? Dobra, jest okej. Mamy już schronienie. Stawiam drzwi. Luka i jesteśmy bezpieczni. Tak serio, to nie jesteśmy na szafę, więc muszę iść po jeszcze trochę drewna, w nocy się boję. Dobra, szafa jest. Stawiamy loka. Wkładam wszystko do szafy. No i chyba początek gry już mamy, tak? Nikt nam tego tak łatwo nie zrajduje, no chyba, że te drewniane drzwi. To w sumie jest łatwe do zrajdowania. Muszę tu zrobić kilka fundamentów. Zrobić paliwo, bo mamy już tłuszcz tam. Właśnie muszę to sobie wyjąć stamtąd już. I rozbudować trochę bazy. Dobra, saczele zakopuję. Saczele to się nazywa? Schowki. Skrytki. Cokolwiek wkładam moje zdobycze do szafy. No i zrobimy sobie... O, jeszcze to. I zrobimy sobie tutaj od razu ognisko. Spróbuję je tak trochę ukryć, żeby nie było zbyt widoczne, ale myślę, że to się nie uda. Ale potrzebuję jedzenia, więc średnio mnie to obchodzi. Dobra, tutaj mamy jeszcze jedną skałę. Widziałem, że jest tu w okolicy ich bardzo dużo. Więc zbierzmy i zróbmy ten dom jak najszybciej. Dobra, wszędzie siarka, wszędzie metal, ale... Na ten moment jest mi to średnio potrzebne, szczerze mówiąc. Chciałbym kamień, tylko i wyłącznie kamień. Jak na tej skale nie ma, na tej górze, to pójdziemy sobie może... Jakoś z tamtej strony? Tutaj nie ma tak dużo tej budowli. Tak jak na reszcie mapy, więc... To mnie bardzo cieszy. Lubię taki chillout właśnie, taki spokój. Wiem, że na każdym serwerze można go znaleźć, nawet na takim wielkim jak ten. Patrz, myślałem, że bazę zgubiłem. Tu też jest fajne miejsce na domek, ale tam na górze też pójdzie. Chcę go tak ukryć, ulepszyć do metalu. I mam tego skina, więc zmienimy sobie potem kolorki na biały. No i ta baza powinna być taka ledwo widoczna. Dobry jest ten skin do ogniska. Bo nie ma tego dymu, do góry nie leci, tylko jest tutaj garnuszek, ledwo to widać. Więc naprawdę fajny pay to win. Dobra, spróbuję wszystko zrobić z trójkątów. Nie wiem, może jakoś tak. Tu przydałby się honeycomb później do zrobienia, więc na razie tu nie będę nic. Czy nie, no skrzynki mogą być. Tak, to jest dobra opcja, tu może być miejsce na skrzynki po prostu. Tak, i tak zrobimy. No tu będzie reszta pomieszczenia. Tych trzech na razie nie ruszam. Potrzeba ulepszyć, tylko jak najszybciej, zaraz mi tu ktoś przylezie pewnie. No i już kamienia brak, cholera jasna. Oho, ktoś mi tu łazi. Ja pierdzielę, będzie po nas. Idzie tu. O, słychać go jak tam skałki na górze łupie. Dobra, muszę wziąć narzędzie i po prostu stąd na razie spadać. Gdzieś na dół. Tu jaka baza jest zostawiona, zobaczcie. Ktoś tam musiał zrajdować. No, to był chyba bunkier. Tu śpiworek tylko leży. Ale mi się podoba ten skin, naprawdę. I tu ma coś takiego. Tędy chyba ktoś wszedł. Można by to przejąć, ale już zbudowaliśmy dom, więc nie będę kombinował. Co tam się dzieje? Nie dość, że ten helikopter do gościa strzela, to gość jeszcze robi czołg w tym czasie. Ja pierniczę. Nieźle. Oho, patrzcie, tam ktoś biegnie daleko na środeczku. Trzeba... Niech się skupią na sobie, a ja po prostu muszę bazę dokończyć. O, ktoś mi konia stąd ukradł. No i jak ja tu będę wchodził teraz? Cholernik jeden. No, jakoś wszedłem tą stroną, ale powiem wam, że ledwo. Więc trzeba drabinę ogarnąć.
Nikogo tu nie było, nie. Dobra, trzeba to szybko ulepszyć. I się zamknąć. Tu mnie już nie jesteś na kamienne, więc będą drewniane. Robimy drzwiczki jak najszybciej. I loka jeszcze jednego. Czy będziemy bezpieczni? Tak jest. Chyba jesteśmy, moi kochani. Dobra, teraz tylko piecyk musi się zrobić, a raczej paliwo. Z niego robimy piecyk, czy mnie jeszcze stać kamieniem na to? Chyba stać. Ile trzeba na piec? Stówkę chyba. 200 kamienia, a my mamy 179. Idę jeszcze po trochę kamienia. Metalu starczy, drewna starczy. O, myślę, że git. Dobra. Trochę kamienia, zrobimy piecyk i zaczniemy przepalać metal. Zrobię metalowe drzwi. I tutaj trzeba na kamieniu lepszyć. Będzie git. Trochę węgla tu znalazłem w rozpadającej się bazie. Tylko nie wiem jak sprawdzić, bo tak to bym sobie podniósł. Jeżeli tu nie ma szafy, a chyba nie ma. Ten stół pierwszego poziomu bym podniósł. W sumie te piece też. Przyjść po młotek. Okej, okay, przeszedłem się tutaj dookoła i wokół całej tej góry nie ma za bardzo baz, które są aktywne. Dużych baz. Są tylko takie małe pyltki jak moja baza. Tu jest, rozwalone są pierwsze drzwi, a dalej zamknięte, więc nie wiem, takie trochę dziwne. Sporo jest tych baz rozpadających się po prostu z braku rzeczy w szafie. Tam bym chciał sobie wejść i zobaczyć z młoteczkiem, czy da się coś podnieść. Bo to jest naprawdę interesująca baza. Ale przez całą tą drogę znalazłem tylko jedną skałkę z tego kamienia. Więc wracam odnieść to, ulepszyć, co się da, zrobić ten piecyk. Może nie będę pieca robił, bo tam te trzy podniesiemy. To na razie ulepszę tylko bazę po prostu. No i muszę śpiwór zrobić w środku, a nie gdzieś na zewnątrz. Dobra, piecyk niech sobie tu stoi. Przepala się już, a my bierzemy trochę drewna. Siekierkę może jeszcze wezmę ze sobą, w razie czego to się tam podbudujemy. No i dobra, powinno być, powinno starczyć. A, śpiwora sobie nie zrobię, bo nie mam oczywiście. Ja pierdziele, dobra, to przenieśmy go tutaj do środka lepiej. No. Piworek jest, idziemy sprawdzić, czy zaoszczędzimy 50 skrapa i tam trochę materiałów, czy trzeba robić stół pierwszego poziomu. Dobra, szafy tutaj na pewno nie ma, więc możemy się troszkę zbudować. To na pewno. Więc od tego zacznijmy, tylko mam strasznie mało drewna. Nie wiem, czy mi to starczy, no ale spróbujmy. Piece jako pierwsze. Od razu sobie podniosę. Spróbujmy dostać się... A, tu jest wejście na górę, patrzcie. Nawet nie widziałem wcześniej. Skrzyneczka, tu jest szyba. Można podnieść. Stół do badań też można podnieść, czemu nie? I zróbmy sobie tu wejście jakieś. Może tak? Jeszcze wyżej da się wejść? Nie, tutaj już nie wejdziemy chyba. Może schody postawię, dobra, dałby radę jak. Tutaj jeszcze tak. I uwaga. Jest. Sukces. No, patrzcie co tu jeszcze jest. Można to podnieść? Można. Jeszcze jeden? Można. Ale chciałbym się tam dostać, bo może coś jeszcze być. Dobra, weszliśmy, zrobiłem sobie schodki. Czyli mamy cztery stoły alchemiczne. Nie wiem, czym się aż tyle przyda, ale... Lepiej mieć niż nie mieć chyba, co? Patrzę jeszcze, czy nie ma tu żadnych drzwi zostawionych bez loka przypadkowo, bo czasem tak ludzie zostawiają. Że zapomną założyć loka, gdybyśmy mogli je podnieść, ale chyba niestety nie. Okej, dotarłem. Stawiamy sobie to wszystko, poprzepalam w piecach czterech na raz, więc będzie szybciej. No i spróbujemy coś tutaj poulepszać do metalu, może też później. Dobra, w czterech piecach się pali, a ja wezmę tego skrapa, żeby przypadkiem mnie nikt tutaj nie zrejdował przy okazji i nauczymy się tych rzeczy po kolei chyba, co? Mógłbym oczywiście iść na jakiegoś sklepu, coś kupić. Kosmo, te sprawy. Odblokować sobie jakieś rzeczy ze skrzynek, ale... No w sumie, może zaryzykować? Dobra, zaryzykuję, zostawię tego skrapa i jak coś znajdę dopiero w skrzyniach, to odblokujemy. Bo powoli, ścieżką jakbym to odblokowywał, to zanim dojdziemy do waterpipe'a, chociaż to jest 500 skrapa. Rewolwer 640. Tutaj 840, no można by, ale zobaczymy. Powiem wam, że ten otwarty teren tutaj jest przerażający. Mogą mnie zawalić z każdej strony. Ale myślę, że jak ulepszę to tą bazę do metalu i ją zmienimy jej kolor na biały, to średnio będzie ją widać. Teraz to się wyróżnia tak jak tamta kolorowa.
No i drzewka pewnie powinno się zbierać bezpiecznie, robiąc tak. I cztery drzewa zbieramy naraz, spear dzielamy jak najszybciej do domu. Ale ja często tak się nie lubię w to bawić. Te drzewa upadają, wszyscy to widzą, potem przybiegają do mnie i mnie zabijają. No, ale to taka moja nauczka. Teraz się was posłuchałem i zrobiłem tak, jak się powinno robić. Muszę się nauczyć jakoś tu wchodzić inaczej, bo naokoło jest naprawdę długo. Chyba się nie da, cholera. Dobra, w każdym piecu jest po prawie 1000 drewna. Niech się to wszystko przepala, jeszcze jedne drzwiczki robię. I godlocka potrzebuję. Dajcie drewno. Znaczy, locka, przepraszam bardzo. I na razie tą bazę zostawiam. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Robię sobie przerwę. Niedługo wracamy, może w kolejnym odcinku, a może jeszcze w tym. Jeszcze nie wiem.